Siedlimowice będą miały nowy chodnik. Właśnie ruszył cykl spotkań burmistrza Żarowa Leszka Michalaka z mieszkańcami gminy. Jako pierwsi mogli wypowiedzieć się mieszkańcy Siedlimowic. Ja zawsze się cieszę, że jeżeli jest organizowane takie zebranie, wiemy kto będzie, wiemy na jaki temat będziemy rozmawiać. No można tu przyjść, oczywiście wszystkie swoje wątpliwości tutaj wylać z siebie. Remont drogi, budowa chodnika, bezpieczeństwo na drogach, wydatkowanie funduszu sołeckiego oraz sąsiedztwo kopalni Siedlimowice to główne tematy, które zostały poruszone na spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się we wtorek, 6 marca na świetlicy wiejskiej w Siedlimowicach. Jakieś nasze pytania, no zawsze są tutaj problemy rozwiązywane, odpowiedzi na pytania są dawane. No ja jestem bardzo zadowolona z takich zebrań. Mieszkańcy Siedlimowic wspólnie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego na spotkaniu ustalili kwestię budowy chodnika w tej miejscowości. Nowy chodnik, zgodnie z zapewnieniami Marka Olesińskiego, dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, ma powstać jeszcze w tym roku. Podobnie jak i remont drogi w Siedlimowicach, która również wymaga znacznej naprawy. Dowiedzieliśmy się, że chodniczek, który chcemy sobie zrobić wzdłuż naszej wioski, będzie mógł być zrealizowany. Będą na to pieniążki z funduszu socjalnego, jest na to zgoda mieszkańców. Wspólnie z burmistrzem Leszkiem Michalakiem ustaliliśmy strategiczne miejsca, w których przeprowadzimy remont chodników. Po wspólnej wizji w Siedlimowicach i przy analizowaniu dokumentacji nie widzę przeszkód, aby przekazać wiosce pieniądze na budowę chodnika, a jeśli nie pieniądze, to z pewnością potrzebny materiał. Myślę, że do tematu możemy powrócić w drugiej połowie roku, mówił Marek Olesiński. Spotkanie było także okazją do przedstawienia problemów mieszkańców wsi. Wśród poruszonych tematów znalazła się sprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wydatkowanie funduszu sołeckiego. Siedlimowice wyraziły jednomyślnie zgodę na wyodrębnienie takiego funduszu w 2013 roku. W tym roku z kolei mieszkańcy zgodnie oznajmili, że pieniądze przeznaczą na budowę chodnika. No jestem zadowoleni, bo to jest zawsze jakiś grosz, który można spożytkować dla dobra wsi, no bo ciężko jest o pieniądz zebrać na cokolwiek, nawet chociażby na tą świetlicę, bo bez funduszu by nie dało rady. Spotkanie zdominował także temat uciążliwości spowodowanych funkcjonowaniem kopalni na terenie Siedlimowic. Nasza kopalnia, która nas tutaj troszkę przytruwa, hałasuje, pyli, no to też słyszeliśmy, że pan kierownik zadeklarował, że będą robić coś w tym kierunku, żeby ta ich uciążliwość była jak najmniejsza. No i myślę, że no, oby tylko dotrzymali słowa i my będziemy też zadowoleni. My jako kopalnia blisko chcemy z nimi współpracować. Zobowiązaliśmy się do współpracy przy chodniku, który ma być przeprowadzony przez całą wioskę, a także, aby kopalnia nie była uciążliwa, tak jak jest teraz. Nalesimy nasypy, które są wzdłuż kopalni, a także będziemy zmywać i czyścić drogi dojazdowe do wioski. Teraz przyjdzie tylko poczekać na realizację zadeklarowanych zadań. Tego samego zdania są mieszkańcy Siedlimowic, oczekując w swojej wiosce szybkich remontów i zmian na lepsze. Kolejne spotkanie z cyklu wiejskich zebrań odbędzie się 7 marca z mieszkańcami Pożarzyska.